Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak zwykle ideolodzy komunistyczni zniszczą swój własny kraj tylko dlatego, żeby wprowadzać swoją zieloną ideologię. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Cena benzyny w Ameryce no to jest teraz około 5,5 dolara za galon. Galon to jest 3,78 litra. Także jest mniej niż 2 dolary za litr. No ale cena rośnie. Cena rośnie. W zasadzie jest dwa razy większa niż była rok temu, czyli długo przed wojną z Ukrainą, a ponad 2,2 raza jest większa niż kiedy była za Trumpa. No tyle tylko, że za Trumpa Ameryka była normalna. Ameryka po prostu wierciła, wydobywała wszystko co mogła wydobywać, to wydobywała gaz, ropę, kopała węgiel brunatny, węgiel kamienny i tak dalej, i tak dalej. Energia po prostu, którą można było znaleźć, wydobyć za mniejsze pieniądze i można było na tym zarobić. Kompanie to robiły. Przyszedł Biden. No on w zasadzie to jako kandydat, no to on mówił, że on pozamyka wszystkie kopalnie, pozamyka wszystkie elektrownie węglowe, wszystko będzie tylko na panelach słonecznych, na wietrze, całe te kopaliny, energia kopalniana będzie po prostu wyeliminowana. No i ludzie jakoś w to tam uwierzyli. Uwierzyli w te samochody elektryczne, uwierzyli w te panele. No ale pierwszego dnia, kiedy Biden przyszedł, to wziął, zamknął rurociąg Keystone. Kilkanaście tysięcy bezpośrednio ludzi straciło pracę, kilkadziesiąt tysięcy pośrednio straciło pracę. No i zaczął się cyrk. Teraz ci komuniści amerykańscy no to mówią, że cena to jest putinowska cena benzyny, no ale to nie jest prawda. To jest jedno wielkie oszukaństwo, tak jak zawsze komuniści w Polsce, Jaruzelski tłumaczył, że to brakuje jedzenia, bo to są spekulanci. To teraz w Ameryce właśnie Biden tłumaczy, że cena benzyny to jest dlatego, że firmy naftowe zarabiają nieprawdopodobne pieniądze. No zarabiają nieprawdopodobne pieniądze, no bo jednak no oni mają tam jakiś margines zysku, tak? Oni mają jakiś margines zysku, to nie jest tak skomplikowane, ale to jest do przeliczenia. No ale cały świat się wciągnął dlatego, że Biden kazał zamykać miejsca do wiercenia. Jego program komunistów amerykańskich, tych zielonych, jest czysto krystaliczny. Tam nie ma dwóch zdań. Oni po prostu walczą, rząd, państwo, urzędnicy, wszyscy ci aparyczykowie, wszyscy ci dobrze płatni ludzie, którzy mają pensje z podatków ludu pracującego, no to oni pchają zielony plan. No tyle tylko, że ten zielony plan, no to z praktycznego punktu widzenia, z ekonomicznego punktu widzenia i politycznego punktu widzenia, no to jest jedna wielka tragedia. To co się dzisiaj dzieje, to jest po prostu ludzie są wściekli. Ludzie są wściekli. No wszyscy normalni konserwatyści, te 80 milionów, co głosowało na Trumpa, jest po prostu wściekłe. Połowa, mam nadzieję, z tych 80 milionów, co głosowała niby, no w każdym razie te 80 milionów głosów, które policzono dla Bidena, mam nadzieję, też jest wściekła. Poparcie dla Bidena jest około 24%, czyli jakby było 50%, no to wszyscy demokraci byli za Bidenem, wszyscy republikanie przeciwko, no ale jest 25%, to wygląda na to, że połowa demokratów jeszcze tylko popiera. Także, że komuniści naokoło niego, cały ten komitet centralny komunistów amerykańskich doprowadził do jednej wielkiej tragedii. John Kerry, no on jest nazywany tym carem królem środowiska
stanowiska. To też jest niezła łachudra polityczna. On całe życie był w polityce. To jest taki amerykański Miller, Leszek Miller. On wszystkie przeszedł polityczne stopnie, wrzucał przez medale i ordery, które niby w Wietnamie dostał, przerzucał w ramach protestu. Taki hippie z komunista, no a teraz jeden wielki środowiskowiec. No, jest drugim mężem kobiety. Jeżeli używacie ketchupu Heinz, no to właśnie to wdowa po tym oryginalnym Heinzie, no to John Kerry jest tym drugim mężem jej. No to jest kreatura polityczna, no ale on prowadzi całą tą postępową, lewacką grupę komunistów amerykańskiej, całej tej koalicji. No i on w zasadzie zakazuje wiercenia, zakazuje nowych rurociągów, zakazuje, zmniejsza miejsca, gdzie można wiercić. Na lasce te wszystkie licencje, które były dane, no to są pozabierane. Te wszystkie licencje, które mogłyby być kupione, no to cena państwowa poszła tak w górę, że po prostu tam nikomu się nie opłaca. John Kerry i wszyscy ci jego komuniści, środowiskowcy weszli w zasadzie komisja do spraw giełdy zaczyna ingerować, gdzie ludzie mają inwestować, no i tam jest to, tam są ograniczenia, że nie można inwestować, gdzie jest węgiel, gaz albo olej. Banki są pchane, żeby nie dawały kredytów tam, gdzie są jakieś, jest energia kopalniana. Także po prostu komuniści w swoich własnych rękach Komitetu Centralnego decydują, jak Ameryka będzie działała. Do tego ten Ministerstwa Transportu piłuje wymagania na to, ile galonów ma zrobić samochód, ile mil ma zrobić z galona, czyli po polsku, no to się mówi, że pali tam 3 litry na setkę, 4 litry na 100 kilometrów, tam 5 litrów na 100 kilometrów, no to w Ameryce mówią, że powiedzmy samochód tam robi 35 mil z galona, czy tam 40 mil z galona, no to możecie sobie policzyć tam mila to jest tam kilometr 620 metrów, galon jest 3,78, no to możecie sobie przeliczyć. Toyota hybrydowa, no to robi mniej więcej tak średnio 44-45 mil, przejeżdża 45 mil z galona. No ale te standardy są podwyższane i to też jest coraz bardziej kosztowne. To komuniści środowiskowi to doprowadzili do tego, że standard na samochody, no to jest z Kalifornii. No i w sumie samochód kalifornijski, no to kosztuje gdzieś około 5-10% drożej niż normalny samochód. Samochód elektryczny kosztuje, tak jak dużo tych kretynów z kongresu, no to mówi, i urzędników mówi, żeby ludzie sobie Tesle kupowali, no ale jak ktoś ma kupić sobie Tesle za 70 tysięcy, no i też kilowatogodzina będzie coraz droższa. Zamykają wszystkie stacje generatorów, które były opalane węglem kamiennym, niższą wydobywanie wszystkich tych kopalni. No i co? I to wszystko zaczyna być coraz większa cena. Środowiskowi komuniści też pchają używanie alkoholu w benzynie, no ale to jak się te żyto czy tam ziemniaki
czy buraki przerabia na alkohol, no to już nie ma tego żyta, buraków czy kukurydzy do zjedzenia, no i zaczyna być głód, tak? A jeżeli nie głód, no to co najmniej wyższe ceny za żywność, tylko dlatego, że ludzie jeżdżą na spirytusie. No nie jeżdżą na spirytusie, to jest 10%, no ale to też wpływa. No i też właśnie to też powód przez takich kretynów, tych środowiskowych, którzy robią coś takiego. No i najgorsze, najgłupsze, najbardziej debilowate w tym wszystkim to jest to, że ta administracja nie pozwoli amerykańskim firmom działać, no ale pozwala działać. Błaga na kolanach Wenezuelę, błaga na kolanach Iran, żeby oni eksportowali. Biden akceptuje to, że Chiny i Indie kupują ropę od ruskich, w ogóle tam nie ma problemu, że Rusy produkują, w ogóle nie ma problemu, że Chiny importują. Chiny w ogóle nie skrytykowały Putina, no bo oni w sumie to razem planowali, że po sukcesie na Ukrainie to Chiny napadną na Tajwan. No ale teraz Biden kretyńsko pozwala im to importować. No i w ogóle to, żeby Amerykanie zarabiali, żeby amerykańskie firmy zarabiały, to w ogóle nie ma w planie. Komuniści nie mają w planie. Także listopad ich rozliczy. To na pewno rozliczy. No nie ma jak odbudować produkcji w Ameryce, nie ma jak stworzyć więcej miejsc pracy, nie ma jak poprawić stanu Ameryki, ale Wenezuela i Iran, no to zdecydowanie i Rosja nawet, to im Ameryka pomaga. Od tej zielonej strony, no to administracja Bidena stara się zmienić dużo rzeczy, między innymi przez te podatki likwiduje, które były dostępne, no i likwiduje cła. Co to się dzieje? No to się dzieje, że panele słoneczne z Chin, tanie panele słoneczne z Chin kompletnie zamordują możliwość produkcji paneli słonecznych w Ameryce, no bo już teraz w ogóle się nie opłaca, no i to wszystko należy do państwowych firm komunistycznych w Chinach, które w zasadzie tam subsydiują to, no i oni są zadowoleni, że sprzedają do Ameryki. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten krzem silikon, który oni wydobywają, no to są na terenach Xinjiang, czyli to jest północny wschód, to są te tereny zamieszkałe przez muzułmanów, no w zasadzie to niektórzy mówią, że to są obozy pracy tam, że tam to są po prostu chińskie gułagi, no i w tych gułagach pracują opozycja, można powiedzieć, polityczna, no oni tam, ci muzułmanie to świrują trochę, tam robią te zamachy i tak dalej, no ale jednak zrobić niewolników, pracowników, no to coś jest nienormalnego. To jest coś nieprawdopodobnego. Do tego Biden jeszcze właśnie przez zmniejszanie tych ceł, no to doprowadza do tego, że no w imię walki z inflacją, no to kompletnie załatwia Amerykę finansową. Oni mają te panele, które są dużo tańsze, tak jak wspominałem, te amerykańskie nawet nie mają szansy, żeby doskoczyć. No w Ameryce komuniści środowiskowi zamykają wszystkie kopalnie, gdzie tylko można, łącznie z tymi rzadkimi metalami, no a w Chinach wydobywają, także oni znowu mają forsę. Chińczycy wykupują kopalnie w Ameryce Południowej, wykupują kopalnie
w Afryce, także oni po prostu robią się mocarstwem finansowym, mocarstwem przemysłowym, tylko przez to, że w Ameryce jest administracja kretynów politycznych i ekonomicznych. No bo to inaczej nazwać nie można. Nie można nazwać, jeżeli Ameryka może wydobywać, a nie wydobywa, no to są po prostu zdrajcy. Czyli oni ten całe te litium, które jest potrzebne do tych akumulatorów, do tych baterii, no bo w sumie ten najłatwiejsza i najlepsza to byłby akumulator ołowiowy, no ale niestety akumulator ołowiowy jest za ciężki, no i używa tego kwasu, no ale szkoda, że to nie poszło w tym kierunku, bo akumulatory ołowiowe to jest łatwo przerobić, przetopić, odzyskać te kwasy i to od nowa, nie ma takiej wydajności. Litium, no to jest ciężkie do wydobycia, drogie do przetworzenia, problematyczne z używaniem, no bo czasami to się wszystko bierze i zapala. Później ciężki jest odzyskanie tego. No ale to wszystko nie jest w Ameryce. To wszystko jest robione, poza krajem. Także Ameryka dostaje kopa finansowego i politycznego. No i Biden mówi, że jakoś produkcja w Ameryce odżyje. No ale no niestety, jeżeli pozamykał kopalnie, no to taki górnik, on nie zostanie przecież fryzjerem, czy się nie przeskoczy na to, żeby być programistą komputerowym. No niestety tak nie jest. Te wszystkie te zagłębia węglowe amerykańskie, Kentucky, Pensylwania, Georgia, to wszystko po prostu tam ludzie z głodu umierają. Tam jest największa ilość produkcji marihuany, amfetaminy. Ci ludzie po prostu szukają. Całe pokolenia jakoś pracowały kilofem, a teraz po prostu komuniści zamienili ich w bandziorów jakichś, kryminalistów i przestępców. No i co będzie, jaka będzie robota? No robota będzie dla instalatorów, dla techników tych chińskich paneli słonecznych, no ale to teraz jest pracuje 60 tysięcy instalatorów, no ale oni mają średnią pensję $23 na godzinę, w tym samym czasie, kiedy jeszcze jest 140 tysięcy pracujących w kopalniach przy wydobywaniu ropy, wydobywaniu gazu, no to jest 140 tysięcy, ale oni mają średnio $45 na godzinę. Także, że zawsze są większe pieniądze przy wydobywaniu ropy, czy węgla, czy gazu, niż przy instalacji chińskich paneli. No ale czy tacy kretyni politycy to rozumieją? Może nawet rozumieją, ale czy ci komuniści się przejmują? Nie. Oni po prostu wydali rozkaz na zlikwidowanie energii kopalnianej i to będzie wszystko zrobione. No, całowanie Arabii Saudyjskiej, Wenezueli, Iranu, no to jest wstyd. To jest wstyd, że ci kretyni po prostu przejście z tej energii kopalnianej do zielonej, to powinno wyglądać kompletnie inaczej. To nie powinien być przymus prezydencki, przymus ministerstw. To powinno być jako wolny rynek, normalne, dobrowolna zmiana, a nie przymus. Przymus spowodował wściekłą inflację i wściekłą cenę. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję, jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, jak to jest. Jeżeli mieszkacie tam w Pensylwanii, czy w Kentucky, czy w miejscach, gdzie kiedyś wydobywali węgiel, napiszcie, co się dzieje w
Ameryce pozamykali huty, pozamykali kopalnie, wszyscy ci wściekli komuniści. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no niestety, niestety trzeba was obwiniać tym, do czego doprowadziliście, do czego ten przez dwa lata Ameryka jest traktowana, ale będzie dobrze. Zdrowia dla normalnych.